Siemanko widzowie, mamy piąteczek, czyli kolejny film o nożach. Dzisiaj skupimy się na czymś bardzo niebanalnym, ponieważ porozmawiamy sobie o ratunkowych nożach lotniczych. Po więcej takich ciekawostek zachęcam do subskrypcji kanału, ponieważ będzie tego jeszcze trochę. Kiedy mówimy o samolotach i lotnictwie i mamy w to wplątać nóż, no to wiadomo, no po co nóż w samolocie. No czyli wiadomo, że chodzi o wypadki i różnego rodzaju katastrofy, bądź zestrzelenia, bądź po prostu jakieś... Złe manewry. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl, kiedy myślę o czymś takim, to jest oczywiście. Katapulta, a dokładnie fotel, który wystrzeliwuje się z kokpitu, aby uratować pilota lub załoganta. Na wyposażeniu takich foteli bardzo często były różnego rodzaju tabletki do uzdatniania wody, różnego rodzaju flary dymne, materiały, które miały zafarbować wodę bądź śnieg, aby można było ułatwić odnalezienie takiej osoby, czasami składane narty no bardzo, bardzo dużo różnych takich narzędzi podtrzymujących Funkcje życiowe pomagające przetrwać. No i poniekąd, kiedy zaczęto też tworzyć specjalne kombinezony dla lotników, to do tego kombinezonu stworzono co? Ten oto nóż. I jest to nic innego jak ratowniczy nóż lotniczy, ponieważ tak się nazywa, w skrócie RNL. Dla wszystkich osób, które tak hejtują wspaniały nóż szturmowy 62. kompanii specjalnej, no to teraz mamy ich mokry sen, czyli jest jeden wielki kawałek metalu idący od końca do końca. I na dobrą sprawę mamy tutaj tradycyjnie, jak to w nożach lotniczych spadochronowych, końcówce głównie rękojeści otwór na linkę, którą mocowano to jeszcze do kombinezonu. No i ten bardzo nietypowy kształt. Nóż jest bardzo malutki, bardzo poręczny, pozwala nam na cięcie drewna, na cięcie szkła organicznego, na cięcie duor aluminium. E, ogólnie ma przecinać metal, no ma dosłownie przecinać wszystko. Poszycie, no ma radzić sobie dosłownie ze wszystkim. Co mnie właśnie bardzo dziwi, bo on jest bardzo malutki. Jest naprawdę taki delikatny, malutki, Ja bym wręcz powiedział, że to wygląda jak mini, mini nóż na grzyby. Produkowano go w latach 70. do połowy lat 80. Bardzo fajnie się sprawdził. Myślę, że jest to naprawdę fajna ciekawostka. Ale mamy coś jeszcze bardziej dzikiego, ponieważ mamy taki oto. Kawał stali. Jest to, proszę Państwa, nic innego jak ratowniczy nóż młotek zrobiony na bazie amerykańskiego bagnetu. Tutaj mamy bazę amerykańskiego bagnetu, jego skrócone ostrze. No i teraz, co? Amerykanie sobie wymyślili coś takiego, że to będzie działało w sytuacji awaryjnej w helikopterach i w samolotach, aby móc sobie swobodnie wybić szyby lub poradzić sobie z tymi kompozytami, z których wykonane. Są te maszyny. Jest to naprawdę, uwierzcie mi, bardzo ciężkie. Jest to wielki, wielki kawał metalu. I na wzór tego amerykańskiego Dynksu, Wichajstra, nożo młotka, Rosjanie zrobili prawie identyczną wersję, tylko troszeczkę różni się wagą i wymiarami. Tutaj mamy ratowniczy nóż młotek, który jest na wyposażeniu myśliwców MiG-21. Na czym teraz to polega? Cały pis polega na tym, że mamy tutaj taką zawleczkę. Ta zawleczka tutaj jeszcze się wciska, aby odblokować kulkowy. Taki bolec, który tutaj ma takie kuleczki, które to blokują, i dzięki temu możemy sobie wyjąć dokładnie ten nóż. No i tutaj mamy jakby ten element młotkowy. Mamy tutaj bardzo twarde i bardzo grube pseudo-ostrze, które ma sobie właśnie za pomocą swojej toporności. Radzić z przecinaniem, rozwalaniem, wybijaniem wszystkiego, co stoi na drodze załogi samolotów czy helikopterów. Całe to narzędzie wygląda naprawdę bardzo masywnie, jest bardzo toporne wygląda jak jeden wielki odlew kawałka metalu daje na pewno wrażenie i poczucie potężnej solidności. Wygląda jak coś, czemu można by było zaufać w czasie wypadku. Co z mojej perspektywy jest bardzo istotne, to przede wszystkim bardzo pewny chwyt, który można uzyskać właśnie łapiąc to narzędzie. I jednocześnie tutaj z jednej i z drugiej strony mamy jakby taki pseudo okrągły jelec, który blokuje nam tą rękę, czyli przy naprawdę zadawaniu ciężkich, mocnych pchnięć, ciosów to mamy dalej ten pewny chwyt, możemy całą siłę włożyć właśnie w użycie tego narzędzia. Także moi mili, dokładnie tak prezentują się ratunkowe noże lotnicze, nóż z lat 70., który był na wyposażeniu kombinezonów lotniczych dla lotników oraz nóż ratunkowy, który jest na wyposażeniu Migów 21. Także bardzo się cieszę, że przez te parę minut byliście ze mną, mogłem Wam to pokazać. Lajkujcie, subujcie, szerujcie, klikajcie w dzwoneczek czy coś tam, coś tam. Zbliżamy się do 400 subskrypcji, już dosłownie brakuje tylko kilku. Na 400 subskrypcji na pewno będzie jakiś fikuśny, finezyjny special. Mam już pomysł co fajnego mogę przygotować, także do zobaczenia i z fartem.